Hej, witam Was bardzo serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam Was na nową serię, tak jak widzicie, z gry Borderlands. Nareszcie... Zależy, kto się ucieszy, ktoś się może nie ucieszyć, ktoś się może ucieszyć. Nareszcie seria gier, które w jakimś tam stopniu... No... Kurczę, jak to powiedzieć, może nie było... Nie mówię, że to część mojego życia, no, przecież nie powiem, że nie grałam i nie miałam, ale to już historia odnośnie gdzieś tam, co jest powiązane z moim życiem, to dopiero przy drugiej części, nie będę wam na razie nic mówić. Boże drogi, męczyłam się, nie wiem co. Aha, ciasto, żebym wyciągała z pieca. Jak Borderlands, kocham tę serię, znam ją na wylot, w małym palcu wezwanie. Kiedy ostatnio siedziałam, gadałam i słyszysz, znaczy, tak jednym osobom i wzywa cię, Borderlands, why you don't play your favorite game, you're good at this. I dlaczego nie gram dobra w tej grze i kurczę, tak jak mówię, tyle czasu spędziłam, czy to, znaczy może chyba najwięcej z dwójką, teraz obecnie z trójką. Nadal gram trójkę, pomimo że gdzieś tam już 2 lata chyba jest po premierze trójki. Czekamy teraz, znaczy ja czekam na Wonderlands od Tina, w marcu wychodzi, w przyszłym roku, więc... Ech, pewnie się przesiądę z trójki na Tinę i kolejne 2 lata z życia wzięte będą. Dobrze, premiera w ogóle to jest wersja Enhanced, czyli ten remaster w cudzysłowiu. Zwykła miała premierę 20 października 2009 roku, więc ponad 10 lat temu wyszła, znaczy było 2009, potem w 2019 wyszło właśnie ten remaster. A tu, no już mamy więcej niż 10 lat, oczywiście mamy 12 lat już od... No już minęło właśnie 12 lat od premiery pierwszej części. I to wyszło 20 października na Xboxa i PS3. 26 października wyszło na PC-ty. Ta stara wersja. Chyba nie muszę wam mówić i tłumaczyć, co to są Borderlands. Chyba wszyscy wiemy, co to są Borderlands i czemu się nimi zachwycamy, dlaczego, jaki jest powód tego. 3 kwietnia miała właśnie ta wersja Enhanced i chyba to tak działało, z tego co pamiętam, że ci, co mieli oryginalną, gdzieś tam nawet zwykłą, bez dodatków w Borderlands na Steamie, dostawali... Właśnie mi siada gardło. Dostawali za darmo tą wersję, ten remaster dostawali. I dodatkowo jak ktoś właśnie nie miał tych dodatków, do zwykłej części dostawał też dodatki, więc wow. Ja na szczęście miałam dodatki, no bo poczenie moje. Ale i tak, to wiecie, moja historia z Borderlandsami też odbiłam się w ogóle w pewnym momencie od nich na samym początku i jakoś to wyszło i zapomniałam o Borderlandsach na pół roku, potem dopiero, ale to powiem wam w innym czasie, albo później wam o tym popowiem. Wiem, że jest spolszczenie i miałam wrzucić, znaczy wrzuciłam spolszczenie, nagrałam odcinek, pierwszy odcinek już był nagrany, no ale dźwięk z mikrofonu mi nagrał, a nie nagrało mi obrazu. Więc koło 40 minut poszło się daleko. I się wkurzyłam i jakieś cyrki mi się w ogóle zaczęły działać z tym Steamem. Po prostu masakra i wyrzuciłam całego Borderlandsy i zainstalowałam na nowo i nie, jak to tak znowu ma być, że wrzucę te spolszczenie i to nie będzie działać mi, no to ja podziękuję i postoję i ja wolę po angielsku. Zawsze grałam po angielsku, więc widzicie, tu nawet macie 4. poziom Soldiera miałam i no i poszło to. Tak, muszę na nowo, no. Ewentualnie usunę tego żołnierza i jeszcze raz zrobię nowego żołnierza.
Tak, nie skończyłam Borderlandsów w tej wersji Enhance. No i tyle niestety, no. Dobrze, mamy... I w ogóle tam gdzieś od razu mi się rzuciło, że gdzieś tam ten początek głosu w ogóle nie było, to też takie było dziwne. Ale jak wy będziecie chcieli, to ja mogę wam gdzieś tam rzucić w linkach pliki, znaczy stronę i tam znajdziecie pliki do spolszczenia, tam są napisy, więc jak chcecie, to proszę bardzo, możecie sobie wrzucić. Ja sobie podziękuję i wolę, żeby mi to działało i się nagrało, niżeli mieć polski. Ewentualnie będę wam tłumaczyć. Mniej więcej. O co, gdzie, jakie zadania, co musicie znaleźć i tak dalej, i tak dalej. Bo to znam na pamięć po prostu. To samo moje zboczenie ze skrzynkami jest, że... Wszystkie czerwone skrzynki, ja wiem, gdzie one są. Trochę to za cicho jest, co? My father would always go on about the vault, even with his dying breath. Advanced alien technology, infinite wealth, fame, power. Women! Aha, to ostatnie się liczy najbardziej. Who hear the stories grow up to become vault hunters. Well, I have a story you may not believe, but I tell you it is true. The legend of the vault is real. Prawdziwa. Tak, na Pandorze jest. Rzekłabym, że chyba nawet nie jedna. Spoiler. Spoiler z uniwersum Borderlandsu. Nie słuchajcie. No kurczę, chcę w końcu ruszyć grę, którą uwielbiam, kocham i spędziłam za dużo czasu z nią, ale to życie. Czekajcie, może troszkę pod górę. Nie, przepraszam, to było tylko... Kurde mać, przepraszam, chciałam ten... opcję sobie, żeby podgłośnić trochę wam. Dobrze, powiem wam, nie ten, to była taka czołówka, fajnie Nie, tak żyć nie mogę. Aha, w ogóle teraz nie mogę tego. Kurde mać. Czekajcie na chwilę, zrobię to tak. Nie. Zepsułam Borderlandsy. Nie. Kurde. Dobra, w skrócie. Macie do wyboru Soldiera, Rolanda, Żołnierza, Brika, Berserkera, Syrenę, Lilith, Mordekaja, Łowcę. Tak to pisało w spolszczeniu ładnie. I macie właśnie 4 klasy. Tylko 4, dopiero w dwójce dali dodatkowe dwie. W sequelu też dwie doszły, w trójce nie ma, są tylko 4. Czyli wrócili do pierwowzoru. Chociaż nie powiedziałabym, żebym nie zobaczyła jakieś nowe postacie w trójce, ale to już chyba za późno. Raczej już nic takiego nie wyjdzie. Dobrze. Zawsze się mniej więcej tak samo zaczynają Borderlandsy, którekolwiek. Zawsze przychodzi nam robot. Robot Claptrap. L4PTP. You may call me by my locally designated name, Claptrap. Co ktoś powie, jesteś chodzącą encyklopedią Borderlandsów. No, życie, no. Dobra, dostaliśmy urządzenie, które nam będzie pokazywać życie. Ile amunicji mamy, granaty nam dojdą, umiejętność. Poziom, pasek i najważniejsza rzecz, którą dopiero dodali w... No, którą dopiero dodali w, właśnie w tym Enhance i strasznie, ale to tak strasznie okropnie brakowało mi tej rzeczy. Minimapki w prawym
prawym górnym rogu. Wow, ile ja czasu spędziłam po prostu przeglądając tutaj tą mapę. Dobrze, że to też jest kompatybilne pod pada, bo pamiętam, że jak chciałam na zwykłej grać, to włączyć się działo, nie pokazywało wam, które przyciski macie przycisnąć. Ja pamiętałam mniej więcej z dwójki, ale scrollowanie mapy to trzeba było już wsadem. To była masakra. Dobrze. Akurat noc nam się przytrafiła prawie, że... Dobrze, bo wiem, że z tego co... Aha, jeszcze nie mogę sobie, co... Coś mi się bronię zepsuło. Aha, widzę, że to jest ten... randomowo. Randomowo. Bo ostatnim razem, jak zaczynałam, to miałam tylko... Znaczy, miałam właśnie... Assault Rifle. I wyrzutnie rakiet, a tu mam shotguna. Co, dlatego, że jest ciemno, to mi się broni ciemne robią? Tam jest skrzynka. Tylko nie wiem, czy teraz mogę tam skoczyć do niej, czy dopiero później, w późniejszej części gry. Mówiłam wam, że to jest u mnie zboczenie. Nie mam nic, ostatnio to było ten... Nie, tam się da wskoczyć. Oczywiście, że się da tam wskoczyć. Tylko musisz... Przepraszam, to jest... Wiecie, no, to już wam mówiłam przed chwilą, że to jest... Moje zboczenie, że ja wiem, gdzie są wszystkie skrzynki. Jeszcze mogli dodać zbieranie automatyczne pieniędzy. Bo tego też brakuje mi tutaj. No raczej lepszego shotguna mamy. Tak, na Y możemy zmieniać... bronie, przeskakiwać sobie. Lub 1-2 chyba, z tego co pamiętam. Tak. Jeśli będziecie grać na klawiaturze, no to 1-2 najszybciej. Bardzo czasem, wiecie, sekundy, żeby zginąć i wystarczy, że zmienicie broń, no nie? Dobra, idziemy sobie tu. Step right up. This is the new U station. When you use this device, your DNA profile is automatically identified and stored. Tak, czyli zginiesz, będziecie się spawnować na nowo bez problemu. Kurczę, no tak, no. Zawsze takie same kolory. Tak, potem tu też dodali już w tym remasterze head, głowy, czyli możecie sobie, nie wiem, z maską, z wąsem, gun fishing. Zostawimy sobie oryginalne. No możecie przy takich stacjach też skille sobie zresetować, jeśli coś wam nie pójdzie, nie wiem, nie spodoba się wam to, co wybraliście. No i tyle, no. I szybką podróż. Szybką podróż, ale na razie nie mamy, no bo jesteśmy w pierwszej lokacji, to dziwne jakby było już dostępne nam. Czyli to jest taka kopia kopii, szczerze powiedział przez mnie. Zginiemy, no to klon się nam pojawia. No coś takiego można by to nazwać. Tak, będziemy mieć pierwszych bandytów. Oh no, run! Kibelku. Zbieramy oczywiście takie różne rzeczy, no bo wiecie, amunicja. Ja raczej nigdy nie kupuję amunicji. Zazwyczaj działa to tak, że właśnie otwieracie sobie skrzyneczki, to zawsze gdzieś tam jakaś amunicja się wam zbierze. No i pieniążki też ważne, chociaż rzadko, rzadko. No poszli sobie, chodź. Open! Yes. Tak, kwestie dialogowe też znam. Z dwójki to jest jakaś masakra moja. O Boże. Aha, bo to jest to wybuchowy element. Też są elementy, ale to poznamy. Znaczy ja to mam, widzicie, cheaterską nagrodę. Nie powinnam jeszcze mieć takiej broni. Dopiero potem poznamy, że są elementy.
samo będą do... Ale to dobra, nie będę wam mówić więcej, bo to dowiemy się z czasem. Hehehe, chodź. Fajnie. Fajnie, żebym się prawie załatwiła. No, ale z ich papki zostały. Tak, mamy pierwszą w cudzysłowie, bo i tak pierwsza była, wiecie, na dachu. Tak, będziemy mieć pistolety, które w ogóle nie są jakieś tam, wiecie. No to są zwykłe, początkowe, białe przedmioty. I tak jak w każdym dobrym RPG-u, dobrym, są właśnie rzadkości, rodzaje rzadkości broni, no. Tu mam najlepsze na razie. Czemu to się zepsuło? Ja tego nie rozumiem. Mam legendarne te bronie, więc troszkę sobie poużywamy ich. Aha, bo no właśnie. Tam się nie dało wejść, trzeba tędy wejść. Nie mam pojęcia, co się stało z grą. Mam nadzieję, że przynajmniej teraz to mi się nagrywa. Bo jak nie, to się z obrazem. No to jedziemy. Jedziemy z wami. Nie macie ze mną szans. Ani trochę. Ani trochę. Tak, level up mamy. Podnosi nam się zawsze gdzieś tam życie i... obrażenia, no. Dopiero potem będziemy mieć koło chyba piątego. Piąty, szósty poziom będziemy mieć skilla odblokowanego. W naszym wypadku będzie to wieżyczka. W przypadku Bricka byłyby to pięści. W przypadku Mordekaja byłyby to Bloodwing, jego ptak. Jakkolwiek to brzmi. Ja nie pisałam gry. Taką ma umiejętność. A Lilith ma jakieś takie, kurcze... Nigdy nie ogarniałam jej. Nie przepadałam za nią w szczególności. Te skille są takie dziwne. Dopiero później te syreny mają lepsze. Lepsze te umiejętności. I te drzewka, bo... Mech. Tak, też dodali, ale to w tym enhanced wersji skrzynkę złotą, gdzie gdzieś tam dostajemy, czasem wpisują shift kody, które używacie gdzieś tam na koncie i dostajecie złote klucze i możecie sobie pootwierać. Ja tego nigdy nie używam. Znaczy kiedyś tak, pamiętam, że może w dwójce. Ale tak, to tak średnio mnie to. No! Come on! No. Tak, mamy zadanie, musimy otworzyć... Nie, to się nie otwiera, ja po prostu zboczenie. Otwieraniem i zbieraniem rzeczy ze skrzynek. Tak, Claptrap teraz wytłumaczył, że mamy waypointy, czyli takie punkty, gdzie ten... zadania, gdzie musimy iść i zrobić to zadanie dane jakieś tam i... No i tyle, chociaż nie zawsze. Wiem, że nie, przy niektórych zadaniach mniej więcej na mapie macie pokazany gdzieś ten... czy to od części broni, spoiler. I nie zawsze one są w tym miejscu. Więc to już trzeba naprawdę znać... grę, żeby wiedzieć, że na przykład nie tu, że gdzieś to obok jest i... A tak to nie ma jakiegoś problemu z zadaniami. Mogli to naprawić, ale to nie ruszyli tego. Ja mamy... sektora, którego zawsze okradam. Dawaj wszystko. Jak stracił licencję... lekarską. You can buy all the healing you could ever want from a real doc. Thankfully, without the fault is a myth, you'll get yourself killed lecture. I might not have a
med school degree. But when you get shot, you'll be happy I'm here. Skak. Skagi mamy. Pierwsze takie zwierzaczki Pandory, żebym powiedziała. Dobrze, zaraz jeszcze ten. Aha. Darmowa amunicja leży, pieniądze. Chyba się zbiera takie rzeczy, no nie? Nie zostawię się. Dobra. Dobra, dobra, idziemy. Tu jest jeszcze gdzieś skrzyneczka na kasiurę. No, ja też tu jestem. Wybieram kasiurę jeszcze, bo to wiecie. Nie wiem po co, ale chyba tylko po to, żeby jak się umiera. No to się rusz, ja jestem tu, no. Tak, będziemy mieć niemilców. Niestety znowu przyszli. Jeszcze jeden. Ale mys. Nine toes. Dziewięciopalcy, kurde, dosłownie przetłumaczyli. Tak, dostał. Tak, już jestem w ogóle. Tak, zadania też wiem, gdzie są rzeczy. Zadani. Wiem, że znam na pamięć, no. Zaraz pożyje, stanie. No, on nam otworzy te drzwi. Klapę. Zasuwę? Nie wiem, nie przeciekasz. Chyba, że ci z... nie wiem, skąd przecieka. Dobra, idziemy. Nasza podróż trwa, a raczej zaczyna się dopiero. Wiemy, psiaczki, psiaczki. Psiaczko podobne stworki. Ale jestem niedobra. Już zrobiłam zadanie. Będzie ekspres zadania. Ops. Dobrze, mamy to. Zadanie zrobiłam, chciałeś. X-Upper. Tak, musimy ten... potrzebujemy tarczy i potrzebujemy znaleźć taki... Power Coupling nazwać. To było fajnie napisane na polskim. No, chwilę grałam, no mówię, 40 minut tylko na tym spolszczeniu grałam. Potrzebuję... Wiem, jak mapy się używa, nie potrzebuję, mam mini mapę. Potrzebujemy jedną część z maszyny takiej samej, znaczy... Vendor Machine? Chyba Vendor Machine to się nazywają te. Potrzebujemy to coś, żeby przestawić i dać, żeby działało nam. I takim oto sposobem będziemy mogli sobie kupić tarczę. To your next... No właśnie, właśnie. Jak mówię, wcześniej nie było tej minimapy w prawym górnym rogu. Mieliście ten kompas na dole. No, ewentualnie dużą mapę w tym... w menu, cudzysłowie, bym to nazwała. Dobra. Nie wiem, co się stało z tym. Naprawdę, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że się to ogarnie mniej więcej, a jak nie będę musiała... ten. Drugim razem. Trzecim razem. Mam nadzieję, że nie. Dobra, wiemy ten. Tarczę. Bandyt. Musimy bandytków trochę tam wytłuc. Ukrócić. Tylko nam mówi, że musimy pomagać ludziom, żeby nam pomogli też dostać się do tej tajemniczej krypty.
która nie jest legendą, jakby to można pomyśleć, i ona jest prawdziwa. No, chodźcie, pieski, pieski. Hał, 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 hał. Hał, hał. Strasznie mocny ten shotgun jest. No potem wiadomo, będziemy coraz lepsze bronie, pancerze i tak dalej, i tak dalej. To już wiecie. Będziemy znajdować. Co? Gdzie mi przed twarzą? To też jest skrzynka kolejna. No chodź tu. Dobra. Co tym razem będziemy mieli fajnego? Kolejny shotgun i jakiś pistolet, który pewnie będzie niezbyt fajny. 12 razy 2. Dobrze, zrobione zadanie. Kupić ścięło go. U gościa zostało. U wyparowało. No chyba, że się poszło, no ja nie wiem, no nie oceniam. Nie mam zielonego pojęcia, co się stało. Chyba, że się aż tak wbił w ziemię, ale nie sądzę. Dobra. Robione. Kolejne. Mam nadzieję, że to faktycznie mi się ten nie zepsuło jakoś ten ton. Kurczę, mi się to nagrywa. Nie, zadajcie zadanie. PK Bacha. Idziemy do nowej postaci, do NPC. Która sobie siedzi tam, gdzie mamy, nam pokazuje waypoint. Ale oczywiście bandyci tu z boku biegną. A czemu by nie? Oni też już mają. Bandyci niektórzy też mogą mieć tarcze. To nie jest tak, że my tylko zajebiści jesteśmy i możemy mieć tarczę. Nie, nie, nie. Nie ma takiej opcji, no kurczę. Dobra, zobaczmy, co tam chce. Czy ja wiem, co chce. Tak. Jeszcze zerknijmy sobie, co tam w koszu ma schowanego. To wiecie, różnie bywa. Albo może się amunicja trafić, albo broń może się trafić, albo pieniądze się mogą trafić. Jedno z tych trzech. One more step and it'll be your last. You should have seen the look on your face. A. No, kradnę cię za to. Stolen food. Skagiej mu zaciupały, kurcze, jedzenie. Musimy je odzyskać. Dobre Skagi. Za szybko zabijam, co? Że jeszcze ich słychać. Chyba tak, też tak. Dawać jedzenie. Oddawać żarcie. Też bym coś zjadł. Dobra. Jejku, jejku. Tak, przy tych takich kubkach śmieci nazwę to możemy albo X-a, albo rozwalić mele. No to chyba najszybciej X-a nacisnąć. A wy będziecie mieć R na tym klawiaturze. No chodź, psiaczku. No jeszcze jeden, chodź. I żegnam. O kurde, niespodzianka. Niespodzianka, człowieku. Dobrze, oddamy mu zadanie. Oddamy mu to jedzonko. A potem dostaniemy też coś. Zadanie z...
nowymi rzeczami. Lubię nowymi rzeczami. No kurde, dostaniemy granaty, no. No i tyle w temacie. Dobra, masz. Możesz się nakarmić. Jak mi się wasza planeta? Znam ją dobrze, więc to nie nic nowego dla mnie. Grenade. Tak, otworzy nam sklep. Znaczy, sklep. Miejsce, w którym będziemy mogli sobie kupić amunicję do broni, poleciał. Amunicję do broni, tam są granaty, też tam można kupić. Tam też można chyba kupić później, bo to na razie i tak nie będziemy mieć dostępu do tego. Modyfikacje do granatów. I tam będzie też skrzynka z tym, sklepik z brońmi. Jakbyśmy chcieli, to też możemy sobie kupić. Czasem się trafia coś, ale to tak, wiecie. Zepsuło mi się, na który? Na 15. Dobra, co my mamy? Nic ciekawego. Nie wiem, mam nadzieję, że mi się to naprawi, ten... A wy co wy, czego wy tu szukacie? No mam nadzieję, że mi się to naprawi, naprawdę, bo to jest jakieś zło wielkie. Ja mam czarne bronie. Ojejku, jak się domagają, Boże drogi, dobrze, proszę. Ehehe, stój. Ale kurde, trafić nie mogę. A. Dobra, pójdziemy oddać sobie zadańko jeszcze może, co? I skończymy sobie odcinek. Hello, mam granaty. Tak, got a grenade or two? Great! Now you're ready to go to Skagoli and show them up. Ninetoes ass. Wolę nie. Dobrze, wiecie co, skończymy sobie odcinek. W następnym odcinku damy się do nowej lokacji. Przepraszam, nowej lokacji. Tam jest Ninetoes, ten dziewięciopalcy. Mam nadzieję, że te bronie mi się naprawdę naprawią. I nie będą... Nie wiem, co się stało. One powinny wyglądać. Mieć skórki. Skórki mi się zepsuły. No, jak na razie tyle zadań. Będzie coraz więcej, wiecie o tym dobrze. Martwią mnie te skórki. Może jak przeładuję grę, tam będzie działać. No nic. Dzięki za oglądanie. No, mam nadzieję, że wam się spodoba seria, bo tak jak mówię, ja uwielbiam Borderlands. Tak naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo. Dalej ogrywam trójkę, dodatki. Chcę skończyć sobie resztę, no bo platynę już mam. Gdzieś tam wam mówiłam, że robię platynę, chyba w Remote Play robiłam. Mówiłam wam o tym. Tak, mam skończoną platynę, teraz dwa dodatki zrobione, wszystkie trofea. Teraz mam trzeci dodatek. Potem jest jeszcze czwarty dodatek. I Season Passa drugiego tam było. Arms Race, coś tam trzeba pograć trochę w to i... I coś tam jeszcze. Nie pamiętam tak z głowy, bo nie grałam jeszcze w... No nie wiem. Jak mówię, dzięki za oglądanie. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Borderlands. Dzięki, cześć.